Kiedy zostanie uruchomiony ten system, nikt nie będzie już mógł podrzucić śmieci do nie swojego kontenera, ani wrzucić na przykład szkła do papieru. Wszystko dzięki kodom kreskowym, które naklejane będą na worki z odpadami. Dopiero ten kod pozwoli na otwarcie pojemnika na śmieci. W Świętochłowicach do końca roku ma zostać wdrożony pilotażowy system zbiórki odpadów. Magda Sincewicz. Niebawem w taki sposób śmieci nie będzie tu już można wyrzucić. Przy ulicy Granitowej w Świętochłowicach mieszkańcy będą mieli szansę korzystać z bezdotykowych śmietników. Ma im to pomóc w selektywnej zbiórce odpadów. Na mieszkania będą przydzielane naklejki z kodami kreskowymi, które będą przyklejane na worki śmieciowe, oczywiście według frakcji segregowanych odpadów. To właśnie ten kod spowoduje, że otworzy się pojemnik z odpowiednią frakcją. Trzeba będzie zeskanować go pod czytnikiem znajdującym się na pojemniku. W mieście pojawią się 22 takie kosze. Niebawem ma zostać ogłoszony przetarg. Jest to projekt pilotażowy. Jestem jednak przekonany, że on się sprawdzi. Na ten projekt pozyskaliśmy 2 miliony złotych. To są środki zewnętrzne, które zaangażowaliśmy, ale jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie to przyniesie realne oszczędności i dla miasta, i dla mieszkańców. Którzy do pomysłu nastawieni są raczej pozytywnie, choć zwracają uwagę, że o tym, czy ktoś segreguje odpady, czy też nie, wpływ ma co innego niż kody i nowoczesne pojemniki. Bardzo dobrze. Pewnie trzeba będzie trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić, ale jak wszystko. Co jest nowe, to człowiek podchodzi do tego jak pies do jeża, ale generalnie gdzieś tam z czasem to się to sprawdza. Jedni segregują, a inni walą jak popadnie i czy tam kody, nie kody będą. To nie wiem, czy to takie coś daje egzamin. Ludzi trzeba nauczyć najpierw. Pilotażowy system ma zostać wprowadzony do końca tego roku.